To jest film o próbie poszukiwania i odnalezienia samego siebie, obojętnie ile ma się lat. To jest historia o człowieku, który czuje się osaczony w życiu, w którym prowadzi. Ta pierdola. I poprzez pewien przypadek uwalnia się z tego. Oczywiście to jest rodzaj takiej przypowieści, ten film. W związku z tym ten przypadek, ten wypadek jest tylko pewnym takim umownym elementem, który wytwarza, który powoduje, że on znajduje się, staje się jakby nowym człowiekiem. Dostaliśmy pierwszy draft, który wtedy się nazywał 800 metrów. I muszę przyznać, że nie urzekła nas ta historia do końca, ale pani Iwona Ziółkowska, na szczęście dla nas, dla Fadiego Szakura, który jest autorem scenariusza, i dla Jerzego Zielińskiego, nie poddała się, nie zraziła się naszą negatywną opinią i przesłała nam kolejny draft, który nas zauroczył, i stąd tak powstał film i od tego zaczęła się ta przygoda. Przy decyzjach związanych z uruchomieniem filmu tak naprawdę bierze się pod uwagę wiele elementów. Scenariusz jest absolutną bazą w produkowaniu filmu, ale bez reżysera, bez obsady, którą się przewiduje, tak naprawdę trudno zaufać tylko tym literkom na papierze, tylko trzeba spojrzeć szerzej. I wydaje mi się, że przynajmniej w moim przypadku takie przekonanie, wiara w to, że to może nam się udać i że warto robić ten film, nastąpiła po kilku rozmowach z Jerzym, który wniósł coś, o czym marzę od lat, żeby móc produkować z bardzo dużym wyprzedzeniem film, bardzo dokładnie przygotowując go na etapie developmentu i na etapie okresu przygotowawczego. Pracowaliśmy z scenarzystą więcej 6 miesięcy, żeby zmienić i doprowadzić ten tekst do takiej formy, którą ja, wydawało mi się, że ja jakby akceptuję. Następnym etapem było znalezienie aktora do roli głównej, dlatego że ten scenariusz, on ma taką troszkę konstrukcję takiej tablicy korkowej, na której zawiesza się różne rzeczy. Ja wiedziałem od początku, że potrzebuję fantastycznego aktora, który się wcieli w tą główną postać, po to, żeby przeprowadzić widza przez tą no, nietradycyjną kombinację scen. Żartowałem. Pomysł na realizację wiązał się od razu z odtwórcą głównej roli, czyli z Robertem Więckiewiczem. I ten pomysł został przez nas kupiony w 100%. Właściwie nie dyskutowaliśmy. Po przeczytaniu scenariusza wiedzieliśmy, że to jest strzał w dziesiątkę. A pozostałych odtwórców głównych ról oddaliśmy. Byliśmy pewni, że Jerzy kieruje się bardzo dobrą intuicją i świetnie te główne role pozostałe zostały świetnie dobrane. Tutaj dyskutowaliśmy każde nazwisko bez nacisków. Ale myślę, że to zaowocowało przede wszystkim to, co bije z ekranu, czyli fantastyczną grą aktorską. Jestem zauroczony, jak to Robert Więckiewicz powiedział, zupełnie innym Więcolem. Takiego Więcola ludzie nie widzieli, bo to jest prawda. Tak? On zagrał nagle coś innego niż do tej pory w filmach, w których miał okazję grać. Znakomita Magda Popławska, Ania Niedźwiecka, mała dziewczynka, która no, urzeka w tym filmie, i niesamowity Bartek Topa. To są takie cztery filary aktorskie tego filmu. Mój mąż mówił mi, że chodziliście razem do podstawówki, tak? Ale on skończył. 10 jebanych złotych za 10 jebanych sekund? Co to za niechrześcijańska cena jest? Ten film jest taką kombinacją realizmu i magii. Moim założeniem było zrobienie filmu współczesnego, który się dzieje w wielkim mieście, w Warszawie. I jest jakby realistyczną opowieścią. Natomiast czasami w tej naszej opowieści, w tym filmie, ta rzeczywistość realistyczna zagina się do pewnej magii, do pewnego snu i tak dalej, ale bardzo szybko wraca do realizmu. W związku z tym to jest taki realizm magiczny,
realizm senny, realizm pewnych marzeń, a później lądujemy znowu w takiej rzeczywistości dzisiejszej, tutejszej. Kiedy wielki operator zaczyna robić film, naturalną wydaje się taka pokusa i kombinacja, że również zrobi zdjęcia. I to nas też niezwykle urzekło, że pewnego dnia, jak musiało paść to pytanie, Jerzy powiedział, no nie, no jestem reżyserem w tym filmie i komuś muszę oddać robienie zdjęć, bo chcę się skupić na aktorach. To czy ty wiesz, że ja mam lat? Czy ty wiesz, że już nie biegam w krótkich spodenkach? Czy wiesz, że kiedyś spałem z dwiema murzynkami na raz, a jedna z nich miała Page? Bolączką wielu producentów jest zamknięcie budżetu. Udało nam się przekonać zarząd Agory o tym, że rozpoczynamy zdjęcia i mamy pełne finansowanie, a równolegle szukaliśmy też koproducentów. Pozyskaliśmy koproducenta w postaci domu medialnego Dentsu. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, bo to też ich debiut jako koproducentów. I uzyskaliśmy również dofinansowanie ze strony Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wiemy, jak robić filmy, mamy tysiące jakby książek, jak pisać scenariusze, jak robić filmy i tak dalej. Nigdy nie wiadomo, jak widz zareaguje. Możemy przypuszczać. Mam wrażenie, że wielu ludzi zainteresuje ten film. Szczególnie właśnie powiedzmy w młodszych niż ja. Teraz skupiamy się głównie na promocji na polskich ekranach. Zaczynamy ją już teraz, bo już materiały promocyjne pojawiają się zarówno w kinach, jak i w mediach. 25 września trafi film do kin w całej Polsce. Twoje słabe strony. Dlaczego mamy cię zatrudnić? Dlaczego odszedłeś z poprzedniej pracy? Co cię motywuje? Co wiesz o naszej firmie? Gdybyś miał być drzewem, to co to by było? Szukałem materiału, który miałby taką warstwę humorystyczną. To było dla mnie bardzo ważne. Ale nie chciałem, żeby ten film był wyłącznie o jakimś humorze i absurdzie, żeby również miał takie elementy poruszające, prawda? Dlatego ważne było, żeby nasz bohater miał jakąś swoją misję, żeby szukał samego siebie. Amerykańscy naukowcy udowodnili, że szczęście jest zaraźliwe. Tak? No, na odległość 800 metrów. Jest tak, że to jest film, który musi przełamać swego rodzaju stereotypy, jeśli chodzi o komunikację z publicznością. To jest film pozytywny. I wydaje mi się, że w całym tym procesie promocji olbrzymią rolę odegra właśnie ten przekaz. Przyjdźcie zobaczyć kawałek pozytywnego kina. Film, który sprawi, że wyjdziecie z tego kina zadowoleni, lepsi, weselsi, pozytywniej patrzący na świat, bo tego po prostu brakuje.